Yo, siemano, z tej strony panie kaset. Mówił to kierownik Żabki 500 lecia. Ludzie nie wierzyli, całkiem niezła heca. Zacznijmy od początku, niech się nikt nie podnieca. Stałem gdzieś w lutym, dosyć dziwnego maila. Wjebało go do spamu, nadeszła niedziela. Pół roku po zdarzeniu, spory kawał czasu. Lecz otworzyć mogę, jak zbiórkę Caritasu. Czytam i oglądam tę dziwną ulotkę. Żabka proponuje otworzyć lokal wiosce. Przychód gwarantowany, szeroki pakiet szkoleń. Chyba w to wchodzę, no ja cię pierdolę. Przeglądam stronę, by trochę się dowiedzieć. Wirtualny spacer, pora obejrzeć. Oprowadza mnie trener biznesu Norbert. Coś wam o nim powiem, to całkiem miły ziomek. Piszę im na maila, wysyłam papiery. Ogarniają lokal, dostaję przelewy. Chyba nadchodzi wreszcie ten dzień. Poniedziałek, 6 rano, spełnienie marzeń. Zakładamy szyld razem z Tomkiem z budowy. Znajomych to wprawia w niemały ból głowy. Żaneta Kisiel pomaga na kasie. Stożek po pracy kupuje harnasie. Zakładamy szyld razem z Tomkiem z budowy. Znajomych to wprawia w niemały ból głowy. Żaneta Kisiel pomaga na kasie. Stożek po pracy kupuje harnasie. Chyba chcieli wyklaczować. Coś się pojebało, chyba ich boli głowa. To moja żabka, nikt mnie nie ogranicza. Miły pracodawca, a posiada dwa oblicza. Widzę, jak ziomek prosi o alkohol. Podaje miło, machając głową. Kasy nie brakuje na moje potrzeby. Inwestuj w żabkę i pierdol problemy. Dobrze ci radzę, lecz jedna kwestia. Stary alkoholik kradnie od dziecka. Rafał przejebał wypłatę 2 tygodnie. Nosi mnie, by zajebać mu w mordę. Lecz wtedy ląduje na agencji. Wygrać po CT, trzymam się sekwencji. Do rankapa zostaje win czy dwa. Lecz najpierw wychodzą szluga. Zakładamy szyld razem z Tomkiem z budowy. Znajomych to wprawia w niemały ból głowy. Żaneta Kisiel pomaga na kasie. Stożek po pracy kupuje harnasie. Zakładamy szyld razem z Tomkiem z budowy. Znajomych to wprawia w niemały ból głowy.